Witajcie na kanale Kwasowranie. Mamy kolejne zadanie na mnie, Rowers. Kolejny raz spotykamy się z Chelsea. Kolejny raz, bo wydaje mi się, że już mieliśmy możliwość zgrania z tym zespołem w pucharach. No, zobaczymy. Jestem zdziwiony wystawieniem mnie na listę transferową. Ja też jestem zdziwiony, tylko sprawdzam możliwości. Jakby nie chciałbym, żeby no, gdzieś tam odczuwał, że chcę się go pozbyć. Aczkolwiek tak mówię, no, szukamy na tą prawą stronę zawodnika, który podniesie poziom. Oferta transferu za Praszelika odrzucamy oczywiście. No, Praszelik na razie z Bidą są dla nas zawodnikami bardzo ważnymi. Mecz Chelsea. Tutaj Emirates Cup, zarządzanie zespołem, na pewno będą jakieś zmiany w zespole, ale tylko na pozycji prawego. Elczewski, niech Ramirez dostanie szansę. Potem Collins, Norbu, ok, zostaje, De Klerk zostaje, Strączek zostaje. No chyba na ten moment tyle, nic tutaj nie wymyślimy. Ruszamy na podbój pucharowy Lukaku. Musimy zmierzyć się z tym napastnikiem. Czy będzie łatwo, czy będzie to trudny mecz po ostatniej porażce z Evertonem? No, na pewno chłodna głowa, pokora. No i do przodu lecimy dalej z tematem. Musimy awansować. Jest to cel, przynajmniej utrzymać się w tym pucharze, bo już z pozostałych wylecieliśmy. Ruszamy w takim razie po zwycięstwo. Praszelik, Bidan, naładowane strzelby. No i mam nadzieję, że uda się zdobyć bramkę. Alcho wraca do składu. No, widać, że ostatnio Da Costa nie radził sobie z tej prawej strony z Evertonem. Bida jeszcze popatrzył, jeszcze rozglądał się za Westbrookiem. Westbrook, 1-0, czwarta minuta. Zawodnik, który popatrzcie, przebył od drogę od samego początku, dostał się do składu, był rezerwowym, wszedł do pierwszego składu, utrzymał tą pozycję. Na chwilkę stracił ją w Championshipie, był tam rezerwowym. No, był rezerwowym albo drugim wyborem, raczej piłkarzem, który gra w meczach, kiedy nie może grać podstawowy zawodnik, którym przez chwilę był i Kamara, i tam no, były duże rotacje, więc myślę, że to fajna lekcja dla zawodników młodych. Można zrobić karierę w Bristol Rovers, można się utrzymać. Nigdy nie chciał wymusić transferu, grał regularnie. Dobrze się czuje po prostu w zespole. Teraz Kennedy ładnie zablokował Lukaku. No, potężny zawodnik jak Lukaku, właśnie jest przy piłce. I Grabara. Pierwsza interwencja, świetna Grabary. Westbrook, on kolejny raz przy piłce, rozgląda się, ale spokojnie, zwłaszcza radzi sobie tutaj z zawodnikami Chelsea. Fulgencio czeka na podanie, żeby nie palić. Teraz piłka do Bidy, Bida niestety obok bramki, odbita gdzieś tam piłka od niego przez zawodnika Chelsea. Teraz Mendy daleko do Pulisicza. Pulisic, zawodnik Chelsea. Kanté, no tutaj sporo się dzieje. Lukaku. Mount. I Grabara. Nie musiał interweniować ten strzał Lukaku. No jak widzieliście sami, był niedokładny. Teraz Tomkinson, złe podanie do Alho, no i znowu piłkarze ze Stamford Bridge przy piłce. Lukaku kolejny raz ma szansę tutaj pokazać swoje umiejętności, ale chyba od razu chciał oddać piłkę. Rozczytali to piłkarze Bristol Rovers, no i to oni prowadzą teraz atak. Jest Bida, rozpędza się Bida. Podanie do Praszelika, który miał, widzieliście ofertę z Udine. Jeszcze raz Praszelik, a i tutaj faul na bramkarzu Praszelika. Mendy. Madsen. No, zgubił go Mount. Madsen. Dobrze tutaj obrońcy zareagowali
Westbrook. Świetnie się czuje Westbrook, widać na tej pozycji. Ajajaj, tutaj w inny sposób niż nieprzepisowy nie mógł zostać Westbrook zatrzymany, no bo dzisiaj jest na fali. Zdobył bramkę, dużo widzi. Podanie do Praszelika, Praszelik, Bida. Jest, no myślałem, że zagra do Allena, ale Bida jeszcze próbuje, a tutaj spotkał się ze ścianą, nie był tak łatwo ograć obrońcę Chelsea Londyn. James. Kante. Piłkę przy nodze ma Lukaku. Zobaczymy, czy będzie próbował oddać strzał, czy raczej będzie podawał. Dobrze tutaj próbują piłkarze Bristol Rovers odebrać piłkę. Udaje im się to, ale znowu na raty. Westbrook. Westbrook dużo widzi. Fulgencio przyspiesza, ale Westbrook bezproblemowo atakuje bramkę Chelsea, no ale to podanie do Walencji było w ogóle nieprzemyślane. Madsen. Lukaku zbiera te piłki z tyłu. Za dużo miejsca mają piłkarze. Za dużo miejsca mają piłkarze przez Londyn, ale świetnie interweniował Grabara. Teraz Madsen. Daleka piłka. No i chyba minuta doliczona do końca, tak jest. Chyba po tym rozegraniu sędzia zakończy tą pierwszą połowę. Tak jest, czekamy drugą połowę, będą pewnie jakieś zmiany. Puszcza Legia Warszawa 1-1, więc pewnie będziecie wiedzieli, w którym momencie nagrywam ten odcinek. No ciekawie, ciekawie, może trzeba będzie zaraz włączyć sobie transmisję i oglądać ten meczyk. Oby Puszcza wygrała. Oczywiście trzymam kciuki za piłkarzy Puszczy. Niepołomice. Jak tylko będę miał okazję kupić nową FIFA, to znaczy nową FIFA, no produkt już wypuszczony nie jako FIFA, ale dalej gdzieś tam związany z no i właśnie, rozgadałem się i traciłem bramkę, związany z eSport, to chętnie karierę Puszczą Niepołomice rozegram i to będzie klub, który wybiorę. Korci mnie też Stal Mielec, no bo tutaj przerwaliśmy karierę ze względu na ten bug z grupami Ligi Mistrzów, no tutaj to jedynie nas zniechęciło. Lukaku. Teraz piłkarze Chelsea, no ta bramka rozochociła ich, stali się troszkę odważniejsi. Westbrook znowu radzi sobie tutaj w środku, jest Allen, dzisiaj mało widoczny piłkarz Bristol Rovers, Praszelik, co to było za podanie Praszelika, Fulgencio, tak samo dzisiaj bez jakichś owocnych rajdów Fulgencio po prawej stronie, Ramirez pewnie dostanie szansę, to będzie jego dzień, może spełni się jakoś zawodnik. Alho próbował zatrzymać Alho, Lukaku strzela, mocny strzał Lukaku, jeszcze Grabara piąskuje, jeszcze Westbrook, no i tutaj Allen rozwiązuje tutaj sytuację, ale tylko na chwilę. Westbrook musi przeciąć to podanie, nie udaje się to zrobić, pięknie zrobili to piłkarze Chelsea Londyn, świetne zagranie. Valencia, piłka przy nodze, Madsen, już zabiera się Madsen z piłką, widzi wychodzącego Allena, do niego zagranie, świetna piłka do Allena, jest Bida, czysta pozycja Bidy, no i niestety 69 minuta, dokonamy zmian, bo tutaj tak Fulgencio wejdzie, Ramirez, Normun za Westbrooka, no i na razie tyle, zastanawiam się nad napastnikami, ale na razie nie ma podań
dochodzących w pole karne. 69. minuta, zszedł strzelec jedynej bramki, Westbrook. Świetne dzisiaj spotkanie, no ale podmęczony zawodnik, musimy wbrać nową, świeżą krew. Orbuna, który naprawdę rozgrywa dobry sezon, no i też ma szansę zagościć w składzie Bristol Rovers na dłużej. Jest bida. Patrzelik, oni rozumieją się bardzo dobrze w meczach i na treningach, więc ta współpraca na pewno idzie bardzo dobrze. Teraz Archo traci na chwilkę piłkę. Lukaku to jest zawodnik, który zbiera dużo piłek. Kennedy dołączył do tego ataku. Teraz cała drużyna musi pracować na wynik. Jest Praszelik, jest Allen. Allen do środka, jest tam Valencia, oby nie palił. Niestety, Valencia na spalonym. Następny mecz Chelsea Wolverhampton. My z Wilkami wygraliśmy 4-1, no ale tutaj potrzeba czegoś więcej. Jest, a i teraz słabe zagranie Allena. Dobra piłka w kierunku Jamesa, jest Madsen, przejął tą futbolówkę, podanie do Valencji, ale wychodzi piłka na rzut rożny. Nie chcemy dopuścić do rzutów karnych, bo może być kiepsko, choć Grabara miał już jeden obroniony rzut karny. Nie chcemy też stracić bramki. Teraz świetnie wychodzi Lukaku, no i to on, 83. minuta, zdobywa bramkę. 84. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Prowadziliśmy, kontrolowaliśmy ten mecz. No i teraz w ostatnim... Aj, faulowany Allen. W ostatnich minutach czerwona kartka? Nie, jest żółta. W ostatnich minutach możemy odpaść. Musimy walczyć jeszcze o tą bramkę. Tomkinson, piłka do... No właśnie, do kogo teraz to piłkarze Chelsea wychodzą z tym atakiem? Lekka podcinka, Lukaku, on potrafi przytrzymać tą piłkę. Jest Alho, Alho, piłka do Norbuna, Norbun, zagranie do Alena, Alen, aj, no i właśnie, Alen traci piłkę w ważnym momencie, mógł podawać, nie spieszy się Kante, nikt do niego nie podchodzi, zagranie do Lukaku, doliczone tylko 2 minuty, Lukaku, Lukaku, jest Gomez, Grabara, no i niestety, odpadamy raczej z pucharu, to nie jest nasz dzień, nie jest nasz mecz. Prowadziliśmy i daliśmy sobie wytargać zwycięstwo. Patrzę na wynik puszczy. 1-1 dalej. Przegrana w meczu pucharowym. Odpadamy. Bristol Rovers na kolanach. No niestety, nie udało się. Pomimo dobrego początku nie mieliśmy zimnej głowy i odpadamy. Odpadamy. 12 strzałów oddało Chelsea. Zasłużenie wygrywa i wyrzuca nas z pucharu. Szkoda, szkoda tego meczu, szkoda tych punktów pucharowych. No teraz musimy się skupić tylko na lidze. Nie jest to dobre. Ramirez nie pograł sobie w tym meczu zbytnio. Czeka nas mecz z Liverpoolem. No i tutaj szerokie pole do popisu dla naszych zawodników. No i zobaczymy, jak uciągnął temat. Zobaczymy, jak uciągnął temat. Oferta za Middletona. Super. Zaakceptuj, jasne. Tam otrzymał. Okej. No dobra, mecz z Liverpoolem czeka nas za niedługo. Ja zobaczę szkółkę juniorów, może nie, ale te raporty, które przyszły, bo tutaj no niestety nie przejrzeliśmy ich. 170, 150, 230, niech będzie 16-latek. Okej, dobra. I drugi raporcik. Włosi 150, jakieś słabe łóżki, 150, 500, no trafił się 220, trafiła się jakaś tutaj gwiazdka, zobaczmy kto to jest, 500 to już, już ładnie, już ładnie. No to będzie D'Angelo, tak? D'Angelo 55. 84, no wygląda ciekawie. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Na razie zostaje w szkółce. Tak jak mówię, my jeszcze to okienko transferowe trwa. Zobaczymy, czy się coś urodzi do końca. Na ten moment zapraszam Was na kolejne spotkania. Zastanawiam się tylko, czy nie sprowadzić któregoś
z zawodników obserwowanych, z napastników obserwowanych, to Bailey to był właśnie Ademiego. Aha, 50. To już wiem, dlaczego go nie chciałem sprowadzić. Hernandez. No jest tych zawodników jednak troszkę Cicej. Jest na Adebayo. Robert Lewandowski. To byłby ciekawy transfer, no ale nie stać nas. Nie stać nas. No nic, musimy czekać. Może się coś pojawi, może nie. Zapraszam na kolejne odcinki i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.